Halo, halo. Dzień dobry Państwu, Janusz Tomczak z tej strony. Dobry wieczór. Zapraszam na ostatni webinar w roku 2019. Opowiem o tym, co się działo w tym roku. Zrobimy sobie krótką prezentację, podsumowanie naszej konferencji w Koninie, a także przedstawię Państwu nowy produkt, którym zajmujemy się ostatnio, czyli duplikację Skywaya. Ale zaczynamy jak zwykle od początku. Zapraszam, Skyway, szansa życiowa i biznesowa, Skyway Capital, twoja droga do wolności finansowej. Proszę Państwa, cóż to ten Skyway jest? To technologia transportu strunowego, która swoją innowacyjnością zrewolucjonizuje transport na całym świecie i ochroni środowisko naturalne. Tak jak widzicie tutaj na założonych slajdach, Skyway to nie tylko transport, to również miasta linearne, czyli tak zwane zielone. Chodzi o to, żeby na terenach, na których będzie prowadzone nasze linie transportowe, górą, czyli na drugim poziomie, rosła trawa, rosły rośliny, drzewa uprawne, krzewy. Natomiast na górze będziemy wykorzystywali naszą przestrzeń do poruszania się. O Skywayu głośno. No, proszę Państwa, coraz więcej o niej mówią na wielu stacjach informacyjnych, dużych portalach internetowych. Tak jak widzicie tutaj CNN, to jest gigant światowy i on o Skyway już nadaje swoje informacje. Mamy również dosyć mocno rozwinięte nasze przekazy przez stacje takie... Przepraszam, bo się zamyśliłem. Przez stacje takie... Nie regionalne, tylko Boże Święty, technologiczne i zbliżone do tego, czym my się zajmujemy. I taką telewizją, proszę Państwa, jest telewizja RBK z Rosji o zasięgu krajowym, która to pokazała naszą technologię transportu strunowego na festiwalu Skywaya w Marienhorce w sierpniu tego roku i zrobiła taki dosyć duży wykład z naszymi przedstawicielami, kierownictwem CS, JCS, Starring Transport. Największe zaangażowanie w tej chwili, proszę Państwa, mamy na rynku arabskim i tutaj też najwięcej i najlepiej piszą o naszym transporcie strunowym. Proszę Państwa, wszystko zaczęło się 10 maja 2019 roku, gdzie w obecności głównego projektanta i wynalazcy technologii strunowej Anatolii Jenickiego miało miejsce oficjalne przedstawienie budowy Centrum Innowacyjnego Skyway w Szardży. Szardża leży około 50 km od Dubaju. Jest to miejsce, w którym w tej chwili powstało już tor taki testowy 400 metrów. Na ukończeniu jest nasz dom eko. I pięknie zaprezentowano nam dzisiaj taki slajd, w którym wmurowano taki kamień węgielny zerowego kilometra na terenie Centrum Innowacyjnego. Tu na tych slajdach widzicie nas Państwo w maju, jak byliśmy tu z grupą ambasadorów Skyway. Mamy też zdjęcie pana Junickiego i to był jeszcze taki etap początkowy budowy. W tej chwili budowa jest już bardzo zaawansowana. Już testowana jest nasza linia z naszym pojazdem Skypod. No i na ukończeniu jest, jak powiedziałem, ten dom Eko. To jest też taka ciekawostka, bo to jest pierwsza budowla, proszę Państwa, w technologii drewnianej od dziesiątek lat na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Skyway, tak jak wiele nowych przedsięwzięć, ma dużo i przychylnych opinii, jest również ma dużo negatywnych, a to z tego względu, że jest to nowy rodzaj transportu, innowacyjny, przede wszystkim ekologiczny i który jest zagrożeniem do naprawdę poważnych grup wpływowych i konkurencji. Dlatego nie dziwcie się Państwo, że o Skyway jedni piszą dobrze, drudzy piszą źle. Niemniej w tych opinii negatywnych już jest coraz mniej, bo wychodzimy na rynki międzynarodowe. Mamy już podpisane kontrakty i inwestycje na budowę linii komercyjnych, a te osoby, które uwierzyły w ten projekt, między innymi ja się do takich osób zaliczam, to są wizjonerzy, a wizjonerzy popychają świat do przodu i później przez długie, długie lata będziemy się cieszyć z zysku i dywidend, jakie daje nam to przedsięwzięcie.
Jak mówiłem, największe zaangażowanie na rynku arabskim i tak, proszę Państwa, na szczycie World Development Summit w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Skyway został zaprezentowany na imprezie Dubai Roads and Transport Authority jako nowy projekt Dubai Scott. On otrzymał wtedy ogromne wsparcie od władz Emiratów Arabskich, które zostało potwierdzone wizytą emira Dubaju, premiera i wiceprezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mohameda bin Rashida Al-Mahmouda z jego synem. I na to mamy dowód, proszę Państwa, na następnym zdjęciu, gdzie możecie sobie to odnaleźć, również w takich materiałach archiwalnych w telewizji Sky Dubai One. Obecnie mamy podpisany kontrakt na budowę 15-kilometrowego odcinka z 21 przystankami w dzielnicy finansowej. Jest to taka dzielnica bardzo prestiżowa. Te prace się zaczną na początku 2020 roku. Mają być ukończone na otwarcie Expo 2020, który będzie w Dubaju i tam również ta nasza kolej Dubai Skypods będzie obsługiwała gości i całe rzesze turystów i przedstawicieli biznesu z całego świata. Dubaj, proszę Państwa, jako miasto takie nowoczesne, powiem Państwu, byłem z naszą grupą ambasadorów i liderów Dubaju w maju tego roku. Po prostu swoją rozmachem, technologią i to, co jest tam postawione i wybudowane, to powala na kolana. I między innymi został on zaliczony do takich 28 miast, które są najlepsze na świecie, jeżeli chodzi o sprawy technologiczne. I znalazł się w bardzo takim prestiżowym towarzystwie, bo tutaj zarówno Melbourne, Tokio, Los Angeles, Sztokholm. Natomiast Dubaj jest liderem na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. I ty, drogi słuchaczu, partnerze, sympatyku Skyway, możesz zostać częścią tego wszystkiego, czerpać zyski z faktu, że będzie w Dubaju jeździć kolej, albo zostać zwykłym widzem, albo pasażerem. Wszystko zaczęło się, proszę Państwa, ta nasza przygoda z rynkiem arabskim od pierwszej takiej wystawy Futuro City Show w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju w kwietniu 2018 roku. Tam wtedy został zaprezentowany nasz system pojazdów strunowych. I proszę Państwa, to zaowocowało naszym podpisaniem kontraktu na budowę tego centrum innowacyjnego w Szardży. Natomiast w roku bieżącym, jak byliśmy znowu na tych targach, zaprezentowaliśmy nasz potencjał i to, co mamy, proszę Państwa, podpisaliśmy kontrakt na budowę linii tej 15 km w Dubaju, a także w zanadrzu jest kontrakt na budowę linii Hyperloopa, ale to już będzie w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Dhabi w roku 2020-2021. Wiele państw dołącza, kontynenty, tak jak widzicie to Państwo, mamy Afrykę, mamy Boliwię, mamy Wietnam. Tutaj mocno na tych rynkach działają nasi dwaj liderzy, w zasadzie trójka, przepraszam, bo Franciszek Józef ze Słowacji, Christian van der Weyer z Belgii i proszę Państwa, pan Masłow z Estonii. I oni w trójkę rozwijają te rynki na naszych takich daleko wschodnich i południowych obszarach globu. Ale ja bym chciał tu zacytować słowa pana Junickiego, który wypowiedział te słowa, jak byliśmy na budowie w Szardży, że pomyślcie, gdzie byliśmy 4 lata temu, a jesteśmy dzisiaj. Weź mapę świata, połóż palec, zamknij oczy i w dowolnym miejscu na mapie i tam za kilka lat będzie jeździł Skyway. Skyway to szansa zostania częścią ogromnego projektu, który zmieni po prostu oblicze naszej Ziemi i ty możesz zostać właścicielem technologii, której wartość szacowana jest przez niezależnych ekspertów na ponad 400 miliardów dolarów. Proszę Państwa, każda osoba, która dołączy do projektu technologii transportowej Skyway, ma szansę na udział w wypracowanych zyskach firmy z globalnego rynku tej unikalnej technologii
i innowacyjnej technologii, proszę Państwa. Ale ta możliwość dostępna będzie jeszcze w okresie 14 i 15 etapu, dopóki będą sprzedawane akcje główne. Proszę Państwa, od dnia 6 grudnia tego roku mamy etap 14, więc jesteśmy na przedostatniej prostej do zakończenia zadania głównego. Później będzie już możliwość tylko i wyłącznie inwestowania w projekty adresowe, tak zwane komercyjne. Skyway, tak jak każda inwestycja, jest zagrożona ryzykiem. Niemniej to ryzyko, proszę Państwa, już w tej chwili jest naprawdę minimalne z tego względu, że na dowód naszej działalności jest cały ekotechnopark z zapleczem na Białorusi, jak również nasze budowy w Szardży, podpisane kontrakty i patenty. Proszę Państwa, my jako udziałowcy mamy naprawdę szansę zyskać tu dużo, a nawet bardzo dużo. Dlaczego? Ponieważ jest to banalnie proste. Jeżeli jest dana firma i na rynku rozwiązuje konkretny problem i w związku z tym na jej usługi jest zapotrzebowanie, to ta ma najbardziej duże szanse na przetrwanie, taka firma. Jeżeli taka firma rozwiązuje konkretny problem, też w skali globalnej, to jest jak najszybszej drodze do wzbogacenia się. Wraz z nią firma, która ma możliwości rozwojowe i bogacenia się, a także jej inwestorzy. I Skyway jest czołówką, proszę Państwa, jeżeli chodzi o takie firmy i inwestycje, z tego względu, że rozwiązuje dwa podstawowe problemy dzisiejszego globalnego zagrożenia, jakim jest sprawy transportowe i ochronę środowiska. Chciałem tu kilka słów powiedzieć o technologii. Będę dzisiaj mówił bardzo krótko, bo chcę przejść do ważniejszych tematów, ale tak pokrótce, że widzicie Państwo, jakie tu są na slajdzie koszty na przykład porównania budowy. Budowa kilometra linii Skywaya bazuje w tej chwili na poziomie 5 do 7 milionów dolarów. Jeżeli spojrzymy tutaj na ten dzisiejszy slajd, to proszę Państwa, widzicie, jak my wyglądamy w stosunku do konkurencji. Także nie ma w tej chwili alternatywy dla nas. Skyway jest pod tym względem najtańszy. To samo dowodzi w ilości przewożonych pasażerów na rok, nawet na godzinę i na sekundę. Potem mamy w ilości pasażerów przewożonych, proszę Państwa, na godzinę. Też tutaj Skyway nie ma dla siebie konkurencji. Oczywiście przy wybudowanej infrastrukturze, żebyśmy to dobrze rozumieli. Z szybkością to tutaj po prostu bijemy konkurencję na głowę. No i proszę Państwa, tu jest dosyć ciekawy taki slajd pokazujący aspekty zarówno ekonomiczne, jak i kosztów budowy, a także stopy zwrotu. Zobaczcie tutaj w stosunku do metra Skyway, metro 100 milionów dolarów za kilometr, Skyway 5,7. Prędkość 110-150. Proszę Państwa, teraz tak, przepustowość między tutaj 2-8 minut, my mamy 15-20 sekund, ale co jest najważniejsze, że koszty z budowy zwracają się metra po 40 latach, a Skywaya po 5-7. I to jest bardzo dobra oferta dla naszych przyszłych inwestorów. To samo mamy w transporcie towarowym, tak zwanym. Tu macie Państwo rodzaje transportu, więc mamy zawieszany, podwieszany, zarówno szybkościowy, miejski, jak i towarowy. Cała prezentacja środków transportu jest do pobrania na poniższym linku. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zapraszam i ja wtedy przekażę Państwu te materiały. Zainwestuj w technologię transportową nowej generacji, która obejmie swoim potencjałem 50, a są nawet przymiarki 70% transportu. Posiadacze udziału spółki stają się współwłaścicielami innowacyjnej technologii Skyway i mogą od minimalnej kwoty być już inwestorami. A o tym w późniejszym wystąpieniu. Proszę Państwa, wszystko się zaczęło blisko 36 lat temu, kiedy to nasz główny projektant i wynalazca Anatolij Junicki wymyślił transport technologii strojonowej. Ona oczywiście przechodziła różne ewolucje, różne etapy, niemniej w to, w którym jesteśmy w tej chwili, to jest rok 2014. Ja byłem w tej chwili na, proszę Państwa, na konferencji i ekofestiwalu. W tym roku obchodziliśmy 5-lecie firmy.
I chciałem Państwu powiedzieć, że zbliżamy się do ostatniego etapu, bo mamy w tej chwili etap 14 technologiczny, finansowy, a do zakończenia całego projektu jest 15 etapów. Ja powiem teraz historię o naszym miejscu, gdzie jest testowana nasza technologia. To jest Białoruś, miejscowość Marina Horka. Ja tam byłem 3-krotnie. Festiwal był organizowany do tej pory 4 razy. Niemniej ja byłem 3-krotnie, ponieważ doszedłem do projektu w roku 2017. Natomiast w 2016, kiedy był organizowany pierwszy festiwal, jeszcze nie byłem inwestorem. Macie tu Państwo moje kilka slajdów, zdjęć z tych wydarzeń. Proszę bardzo, tu siedzę na górze w 2017 roku z moją partnerką Swietłaną i moim kolegą Romanem z Warszawy. Tam byliśmy taką grupą jeszcze 5-6 osób i to było wszystkie osoby z mojej linii takiej sponsorskiej. Natomiast w 2018 roku byłem z grupą liderów polskich, łącznie z naszą dyrektor regionalną Natalią Fujtak. Mieliśmy też okazję tam przejechania się tą kolejką już po raz pierwszy i było to takie wyróżnienie dla osób, które tam, proszę Państwa, przyjechały, że na 7 tysięcy tych uczestników 700 osób mogło się wtedy przejechać. Natomiast w 2018 roku byłem głównie z moimi partnerami biznesowymi, których namawiałem od dłuższego czasu na wyjazd, blisko 2 lata, w końcu się przełamali, zobaczyli i to jest najlepszy sposób, proszę Państwa, żeby się przekonać do technologii, bo nie ma to jak dotkniesz, powąchasz i zobaczysz na własne oczy. Wszyscy żeśmy się przejechali koleją Unibusem. Proszę Państwa, mieliśmy możliwość zobaczenia, spotkania i przywitania się z Panem Junickim, także to zapadło nam w szerokiej pamięci i głębokiej. Brałem też również udział w 2 konferencjach w 2018 i 2019 roku. Pierwszy slajd to jest z 2018 roku. Tu jestem na zdjęciu z moim kolegą Henrykiem Warchołem z Karpacza razem z panem Junickim. Natomiast na tej dolnej fotografii jest to grupa wszystkich osób, które brały udział zarówno w festiwalu, jak i w konferencji. Na, proszę Państwa, na konferencji Skyway w 2019 roku. Chciałem powiedzieć, że było nas tam zaledwie 5 osób z Polski, jeden kolega do nas dołączył, on jest Białorusinem, natomiast tak jak widzicie to na tej fotografii, byliśmy tutaj z Ireną Krakowiak, to jest nasza koleżanka spod Katowic, natomiast ci 3 pozostali panowie, to jest Mariusz Żylecki, mój bezpośredni partner, Krzysztof Dawidiuk, z którym prowadzę i budujemy strukturę w tej chwili Skywaya i Hubert Małecki, który jest tutaj z miejscowości Konin i również Mariusz jest z Konin, natomiast Krzysztof jest z Białej Rawskiej. Brałem udział też również w konferencjach międzynarodowych Skywaya i tak proszę Państwa, tutaj widzicie na górnym zdjęciu nasz wyjazd do Berlina w roku 2018. Tu mamy rok 2017, nasza konferencja regionalna, która się odbyła w Wieliczce. Była ona organizowana przez naszą dyrektor regionalną Andrzeja Plutę i Tomka Zaleskiego. Byli też również na niej 2 członkowie zarządu firmy. Proszę Państwa, 2018 rok to rok przełomowy w firmie, ponieważ pan Junicki po rozmowie z panem Masłowem doszedł do takiego wniosku, że jeżeli mamy wybrać kierunek i rozwój naszej firmy, to musimy zacząć od tego, że musi mieć wykształcone, zaangażowane i czujące ducha firmy przedstawicieli, zarówno ci, którzy zajmują się handlem, jak produkcją i całym wizerunkiem firmy. I tak się to stało w 2018 roku. Ludzie, którzy tylko, jak to mówią, chodzili do pracy, zostali wymienieni na tych, którzy czują w sercu Skywaya. Są to fantastyczni fachowcy. W tej chwili mamy blisko 80 biur projektowych różnych branż. Proszę Państwa, bo to nie tylko jest transport, to jest również energetyka, to jest humus, bo to wszystko jest związane z naszą technologią, jak również pojazdy dla osób niepełnosprawnych. Jest tam naprawdę ogromna rzesza inżynierów, techników, fachowców, bo również mamy zakłady produkcyjne, które konstruują, produkują nasze pojazdy.
I to samo, proszę Państwa, tyczyło się osób, które zajmują się promowaniem firmy na rynkach międzynarodowych, pozyskiwaniem kapitału. I takoż się stało, że w roku 2018 zostało zorganizowane takie szkolenie 3D, Coaching and Business, dla blisko 108 osób z 18 krajów. Jego ukończyły 104 osoby. Z Polski ukończyło to osób 8. Proszę Państwa, każda osoba, która ukończyła taki kurs i to szkolenie, otrzymała dyplom. Dyplom uczestnika, że zakończył, i tytuł ambasadora firmy. I ja, widzicie Państwo, też taki dyplom tu uzyskałem, między innymi z nami nasza dyrektor regionalna Natalia Fujtak, Tomasz Żarnecki, Grzegorz Hutnik, Krzysztof Wajda, Tomasz Wajda, przepraszam, Krzysztof Dawidiuk i Mariusz Duczmański. Proszę Państwa, dlaczego my jako inwestorzy możemy skorzystać i czerpać zyski z tego ogromnego projektu? Ponieważ ogólnie wypuszczonych akcji czy udziałów, jedni nazywają tak, drudzy tak, firmy jest 400 miliardów, z tego 280 ma firma, z tego względu, żeby nikt nie przejął pakietu większościowego, natomiast 120 mają inwestorzy prywatni, tacy jak my. Zostały one rozprowadzane w tak zwanym systemie crowdfundingu, proszę Państwa, czyli takim finansowaniu społecznościowym, i dzięki temu finansowaniu firma nasza pozyskała środki na rozwój i na to, co do tej pory zostało zrobione. Byli też tacy duzi inwestorzy oprócz nas, którzy zainwestowali, proszę Państwa, ponad milion dolarów w projekt. Te osoby są dodatkowo uwieńczone w ekotechnoparku w Barina Horte w takich postaciach z brązu, 1:1, to finansuje z własnych pieniędzy pan Junicki, jak również osoby, które swoim autorytetem, pozycją polityczną też wspierały projekt, i tu macie kilka takich osób na naszym slajdzie. Ja bym chciał się tu zatrzymać przy jednej osobie, panu Rodzie Huku, byłym ministrze infrastruktury transportu północnej i południowej Australii, który od początku jest z nami w projekcie, proszę Państwa, i który promuje ten nasz transport na rynku australijskim, Nowej Zelandii i Indonezji. Taką ciekawostką, proszę Państwa, jest również to, że na terenie ekotechnoparku, oprócz sześciu już wybudowanych linii transportowych, jest również taki przystanek, gdzie dokują te nasze, proszę Państwa, unibusy i unibajki. I na piętrze jest miejsce, gdzie wysiadają pasażerowie, a na parterze jest zorganizowane i zrobione Muzeum Skywaya. Jest to bardzo ciekawe pomieszczenie, było to wielką atrakcją w roku 2017, gdzie odwiedzały go tłumy, oczywiście do dzisiaj go odwiedzają, niemniej w tym muzeum jest pokazana cała droga od początku, od tak zwanej deski kreślarskiej do dnia dzisiejszego, jak on przebył pan Junicki i nasz transport strunowy. I teraz taką miejscem, gdzie podziękował pan Junicki tym wszystkim inwestorom, jest również to, że stworzył taki sufit, proszę Państwa, z imionami i nazwiskami wszystkich inwestorów, którzy do 30 kwietnia 2017 roku zainwestowali pieniądze w Skywaya. No i ja, będąc tam w roku 2017, nie wszedłem do tego muzeum, bo była bardzo długa kolejka. Odwiedziłem je w roku 2018. Zobaczyłem i znalazłem swoje imię i nazwisko. Widzicie tutaj zakreślone takim kółeczkiem. W 2019 roku byłem, wróć, w 2018 roku byłem dodatkowo z moim synem, który jak to zobaczył wszystko w tym muzeum, jak dopiero spojrzał na drugą, jak przeszedł pan Niski, to powiedział: tato, to aż cud, że tego nie wymyślili Amerykanie. A ja mówię do syna, mówię: to się ciesz, bo jakby Amerykanie wymyślili, to dzisiaj byś nie był inwestorem. I proszę Państwa, efekt był taki, że jak wróciliśmy do kraju, to zaraz sobie kupił następny pakiet. A człowiek miał wtedy lat 19, dzisiaj ma 20.
Kilka słów na temat giełdy wewnętrznej, która miała miejsce już na początku roku. Chodzi o to, że starsza grupa inwestorów, to było około 5 tysięcy osób, to są osoby, które inwestowały w 2015-2016 roku, mogą wymienić swoje udziały z bardzo dobrym współczynnikiem wymiany. Wtedy to był 13 etap, pierwszy podetap, konkretnie na pieniądze. Następną grupą była grupa 50 tysięcy udziałowców, która mogła wymienić swoje udziały na tokeny. Oczywiście te osoby, które chciały, ja skorzystałem z takiej okazji razem z żoną, bo mamy dwa oddzielne konta, proszę Państwa. Wymieniliśmy po nasze 100 tysięcy udziałów na 2000 tokenów, z tego względu, że wierzymy w ten projekt, a tokeny odegrają bardzo ważną rolę w finansowaniu projektów adresowych czy komercyjnych, tak zwanych. Kilka słów o tokenach. Od pierwszego roku weszliśmy na giełdę. Wszystkie informacje mają te osoby, które wymieniły w biurach osobistych. Można się zarejestrować na giełdzie, poprać tokeny na własny portfel. Niemniej one będą zamrożone do lipca 2020, żeby tutaj nie niesieć defetyzmu, paniki, proszę Państwa, jakichś wygórowanych oczekiwań. To wszystko ma być płynne. W roku 2020 zostaną odmrożone i wtedy będziemy mogli je wymienić albo na pieniądze, ewentualnie, proszę Państwa, zakupywać już, albo być z myślą o reinwestowaniu w projekty adresowe. Tokeny odegrają bardzo ważną rolę, bo to jest kolejny sposób pozyskiwania i finansowania naszych projektów, z tego względu, że za pomocą tokenów będą, proszę Państwa, finansowane projekty adresowe, przez to ich wartość będzie wzrastała i zapotrzebowanie, natomiast tokeny będzie można wymienić w przyszłości na dolary, jeny, euro. Mamy taką informację, którą przekazała mi dyrektor regionalna, że jest taka ilość tych tokenów, że proszę Państwa, jeżeli one tylko zostaną uwolnione, to myślę, że oni są pewni nawet, że po prostu one zostaną w naszym kręgu i nie wyjdą poza inwestorów Skyway'a, RSW i Swigu. Giełda zewnętrzna, planowanie wejście 2021-2022. Z tego względu, że firma musi mieć zakończone wszystkie swoje certyfikaty, wszystkie etapy sprzedaży, zarówno w Skyway Capital, jak i w RSW. Proszę Państwa, wybudowane, eksploatowane przynajmniej jedną linię komercyjną. To powiedział nam pan Junicki, że wcześniej nie wejdziemy, dopóki te warunki nie zostaną spełnione. Obecnie wartość zakupu udziałów kształtuje się na poziomie od 2 do 4 centów. Od pierwszego zakupu ta wartość wzrosła blisko 800 razy. A etap 15 to będzie, proszę Państwa, wartość 1 udział równa się 1 dolar. Dożywotnie dywidendy. Otóż wszystkie osoby, które zakupiły udziały, akcje w projekcie tak zwanym pierwszym, głównym, ten jest 1.15, mają możliwość otrzymywania od firmy dywidendy. Chodzi o to, że firma 20% ze wszystkiego wyrobionego swojego zysku netto będzie przekazywała dla swoich akcjonariuszy. No i tak dla przykładu, gdyby to był powiedzmy 1 miliard dolarów, to 200 milionów będzie przeznaczone na podział dla wszystkich inwestorów. Dywidendy będą wypłacane raz w roku i w zależności od tego, ile kto ma akcji. Taka informacja kluczowa w tym względzie jest taka, że proszę Państwa, dywidendy są dziedziczne. Polecam przeczytać memorandum i inne materiały, bo tam jest wiele informacji, które otrzymacie Państwo i na wiele dostaniecie odpowiedzi. Jedną z nich jest taka, że firma, jak wejdziemy na rynek zewnętrzny, będzie, i powiedzmy uzyskamy cenę 1 dolara, to dostaniemy od nią propozycję, możemy dostać od niej propozycję, że za te pieniądze sama chce odkupić od nas, a to z tego względu, że wierzy w ten projekt i chce, jakby najwięcej akcji zostało w jej portfelu. Widzicie Państwo, tu mamy dokument, że wartość naszych akcji po zakończeniu 15 etapu i wejścia na giełdę jest minimum 1 dolar.
Ryzyko, proszę Państwa, jak każdy biznes, ten również objęty jest ryzykiem, niemniej ten ryzyko jest coraz mniejsze z tego względu, że mamy już wybudowany ekotechnopark w Białorusi, mamy, proszę Państwa, wybudowany park w Szardży, podpisany kontrakt na budowę linii komercyjnej w Dubaju, także to wszystko powoduje to, że to ryzyko jest coraz mniejsze. Ja gorąco i serdecznie zapraszam do tego projektu. To są słowa pana Junickiego, drodzy Państwo, że to dzięki inwestorom z całego świata, w dużej mierze grupie Skyway Capital, jesteśmy na takim etapie rozwoju firmy, ponieważ nasi inwestorzy otworzyli nowe rynki perspektywy inwestowania na całym świecie. To dzięki naszemu systemowi finansowania, czyli crowdfundingowi, firma nie ma dolara długu. A to jest wartość nadrzędna, proszę Państwa, bo niezależność firm finansowa jest dla nas bezcenna, bo nie ma możliwości wtedy przejęcia nas przez większych rekinów rynkowych. Dlatego ja gorąco zachęcam, dołącz do tej rodziny wspaniałej, Skyway Capital, buduj Skyway, chroń planetę. Inwestycja, proszę Państwa, jesteśmy w tej chwili na 14 etapie, pierwszym podetapie, który zaczął się 6 grudnia tego roku. Każdy następny etap to zmiana dyskonta i zmniejszenie procentowe od 15 do 20%. W każdy etap to jest minimum spadek naszej wartości 50%. W ofercie mamy możliwość inwestowania od 15 dolarów do kilkuset tysięcy, kupując nieograniczoną ilość pakietów w różnych konfiguracjach, zarówno na gotówkę i na raty. Raty to bardzo wygodna forma inwestowania, ponieważ jeżeli zakupimy na przykład pakiet w okresie tam powiedzmy 14 etapu, a przeszłoby nam to do etapu 15, ta spłata, to my mamy zachowane wszystkie walory i wartości z etapu, w którym żeśmy zakupowali pakiety. Mamy też również projekt, proszę Państwa, takiego programu partnerskiego, bo do Skyway'a się rejestrujemy za darmo. I tak jak to jest w marketingu sieciowym czy polecającym, bo w takim jesteśmy, proszę Państwa, to albo inwestujemy czas, albo inwestujemy pieniądze. I dla osób, które nie mają pieniędzy na zakup, powiedzmy dzisiaj udziału w firmie, jest też droga otwarta, bo się rejestrują swoją pracą, promują, zapraszają, szukają inwestorów i z jego wpłaty pomału budują sobie możliwość zakupowania udziałów do własnego portfela. Dziękuję za tą część. Przechodzimy, proszę Państwa, do omawiania pakietów. Mamy etap 14, tak jak mówiłem do Państwa. Zmniejszyły się o kilka tysięcy te udziały w stosunku do etapu 13, ale to tak jest zaplanowane i w tym względzie, proszę Państwa, nie ma, jak to mówią, odejścia. Mamy pakiety zarówno raty, jak i za gotówkę. Takimi pakietami za gotówkę inwestycyjnymi dla dużych inwestorów to są pakiety od 25 do 150 tysięcy dolarów. Ja bardzo Państwu takich inwestorów życzę, bo widzicie, że raz, że to będzie duży wpływ gotówki do firmy, poza tym dostaniecie bardzo ładną prowizję. Następnym elementem pakietów inwestycyjnych to są takie pakiety do inwestowania na raty. Są takie pakiety specjalne w tym względzie. Chodzi tutaj o pakiet Inotransa, to jest dla takich dynamicznych inwestorów, którzy inwestują w danym etapie po 1000 dolarów. I taki Inotrans to jest w tej chwili 33 tysiące do udziałów za 1000 dolarów, następna wpłata to jest już 38, następna kolejna to jest 47. I co wyższy wpływ, to po prostu ta wartość udziałów nam rośnie. Mamy szybki start, to jest dla inwestorów, którzy kupują z dnia na dzień, on kosztuje 600 dolarów, w jednym dniu 300, w drugim 300. Dla naszych dzieci i milusińskich. Proszę Państwa, te pakiety cieszą się dosyć dużym wzięciem u naszych dziadków, rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom przyszłość, zarówno w już dorosłym życiu, jak i na studiach.
I tak rejestrujemy osoby niepełnoletnie na siebie, natomiast jeżeli chodzi o pakiet maluszek, jeżeli chodzi o dzieci takie małe, to musi być dołączona jeszcze metryka urodzenia. Następną formą, proszę Państwa, bardzo popularną wśród naszych inwestorów jest zakup inwestycji na raty. I tutaj mamy w różnych konfiguracjach, proszę Państwa, od 5 tysięcy do 50 tysięcy. Ja znam takich inwestorów, którzy sobie płacą w przypadku 5 tysięcy dolarów po 500 miesięcznie. Płacą jeden pakiet, biorą następny, bo im ta forma odpowiada, nie muszą od razu wykładać dużego kapitału, tylko, jak to mówią, małą rzeczką co miesiąc sobie spłacają. I pakiety takie najbardziej popularne, od startu za 250 dolarów do biznesu za 2000 dolarów. I tutaj przy nich chciałbym się chwilę zatrzymać, ponieważ to są pakiety, które mają, raz, że mają możliwość zakupu z bonusem, czyli robimy pierwszą wpłatę ratalną podwójną, możemy uzyskać tutaj tyle bonusu praktycznie, ile wynosi nasza wpłata cała w przyszłości, jak będziemy to rozliczać po 1 dolarze. No i to, że te tutaj mój taki plan i sposób na przekazywanie zakupu tych inwestycji to jest taki, że jeżeli możesz kupić, to kup duży i mały. Ja małe traktuję na poziomie 250-500 dolarów, nikogo nie obrażając. To jest tylko moje podejście takie do sprawy i duże od 1000 do 150 tysięcy. Otóż, proszę Państwa, my mamy w Skyway'u kilka możliwości inwestowania i zarabiania. Pierwsze to kupujemy, wchodzimy na giełdy, otrzymujemy powiedzmy ten 1 dolar, sprzedajemy swoje udziały, akcje po 1 dolarze, otrzymujemy zwrot kapitału, który żeśmy włożyli, mamy jakieś tam pieniądze, które żeśmy zarobili, jesteśmy zadowoleni. Następny sposób to jest taki, że kupujemy, proszę Państwa, zostawiamy na to, żeby wartość ich wzrosła, sprzedajemy, jak będą miały większą wartość i trzeci, kupujemy, patrzymy, jak wzrasta wartość ich z roku na rok, a dodatkowo corocznie bierzemy dywidendę. I tu ten mój pomysł jest taki, że proszę Państwa, jeżeli kupimy duży i mały, to ten mały na przykład za 500 dolarów, który ma na dzień dzisiejszy 13 tysięcy udziałów i kupimy sobie taki pakiet powiedzmy za 5 tysięcy dolarów, to sprzedajemy ten za 13 tysięcy udziałów, liczymy po 1 dolar, proszę Państwa, czyli mamy 13 tysięcy dolarów, zapłaciliśmy kapitał włożony 5,5 tysiąca dolarów, odejmujemy od tego, oczywiście od zarobionych pieniędzy płacimy podatek i resztę z tych pieniędzy, proszę Państwa, zostawiamy sobie na swoje użycie, a pakiet, który był na 5 tysięcy dolarów, ten 190 tysięcy udziałów, zostawiamy sobie na jesień życia, na dywidendę, etc. Mamy również pakiety dla osób, które współpracują dla nas i to mówiłem wcześniej, ten program partnerski. Chodzi o to, że osoby, które polecają, czyli pracują, promują program, promują nasz transport strunowy, za pozyskanie inwestorów z pierwszej linii otrzymują swój udział w jego zakupie, to jest w ilości 15% z pierwszej linii i w ten sposób mogą sobie uzbierać pieniądze na tak zwanym koncie bonusowym i z niego również zakupić sobie później pakiety. Dziękuję, proszę Państwa, tyle było na temat Skyway'a, pakietów, to są wszystko sprawy nowe, znane, a dzisiaj bym chciał przejść do tematu głównego, mianowicie do tematu duplikacji, bo nad nim musimy się zastanowić, nad nim się musimy pochylić, proszę Państwa. I to jest propozycja dla osób, które chcą budować grupy, które chcą zarabiać ze Skyway'em i które myślą o rozwoju naszej firmy i dobrobycie swoim i swoich najbliższych. Duplikacja Skyway Capital. Proszę Państwa, nasze materiały do duplikacji zostały opracowane przez Franciszka Solara i naszą grupę liderów, jak również zarządu firmy. Są to materiały sztampowe, proszę Państwa, wyprodukowane
i opracowane w kilkunastu językach. Wszystkie te materiały są takie same, więc nie ma tutaj problemu, żebyście pozyskiwali partnerów nie tylko w Polsce, ale również w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, we Włoszech, w Izraelu, w Rosji, Ukrainie, etc., nawet w Japonii i w Korei, w Wietnamie. Tak jak mówiłem, materiały są nasze, materiały są do zakupienia, to nie są materiały, które się otrzymuje, proszę Państwa. Koszt takiego materiału to jest około 5 euro. Tu widzicie jeden ze sposobów naszego szkolenia, tu macie naszych liderów, przedstawicieli wielu narodów, bo to nie tylko Polacy są tutaj na tym szkoleniu, gdzie się uczymy o firmie, gdzie uczymy się tych materiałów szkoleniowych. Z tyłu macie, widzicie też Państwo, tutaj takie kabiny, gdzie są tłumacze symultaniczni, bo jest to grupa wielonarodowościowa. Niemniej materiały, które są przedstawiane, są wszystkie jednakowe. Widzicie dalsze, to również integracja, to się poznawanie, bo na tym to wszystko polega. Tu mamy naszych przedstawicieli, którzy pracują na rynku afrykańskim, właśnie tego pana Belga Christiana van der Weyera, Franciszka Solara, pana Masłowa, którzy na tych rynkach promują, uczą biznesu i powodują to, że Skyway w tamtym regionie naprawdę rośnie w siłę. Wszystkie materiały opracowane są w formie takiego skoroszytu, zeszytu. Ja, proszę Państwa, przekażę Wam za chwilę informację, jak to wszystko wygląda. To jest taka teczka, widzicie, Skyway Capital, która jest jednakowa dla wszystkich i w niej są zawarte poszczególne materiały. Zaczynamy od strony pierwszej, początek Twojego sukcesu. I tutaj macie Państwo po kolei wszystko wymienione. To jest stara szkoła marketingowa, proszę Państwa, gdzie i w jakich miejscach możecie znaleźć osoby do szukania kontaktów. A i na wakacjach, w rodzinie, w przyjacielu, w banku, u lekarza, u fryzjera. To jest tylko kwestia zastanowienia się. To jest podpowiedź dla Państwa, gdzie można takie znajomości i takie osoby znaleźć i zaproponować, jak również przedstawić im to, co oferuje Skyway. Następną teczką taką jest teczka z pytaniem do mojego sponsora. Chodzi o to, że jeżeli jesteśmy osobami nowymi, dopiero na początku drogi, to nasuwa nam się wiele pytań, wiele wątpliwości, więc tym zajmują się nasze osoby, które nas prowadziły. Od nich możemy uzyskać wszystkie informacje albo bardzo dużo informacji. Jeżeli nie, to dotrzemy jeszcze do osób, które są wyżej nad nami albo mają większe doświadczenie, proszę Państwa. I tutaj zapisujemy swoje myśli i to, co byśmy chcieli uzyskać do naszej dalszej współpracy i pracy. Książka kontaktów, bardzo ważna. Tutaj, proszę Państwa, chodzi o to, żeby osoby, które nam przyjdą do głowy, które mamy w telefonach, które mamy w jakichś starych notatnikach, żebyśmy sobie zapisali, bo to są osoby, które są w naszej głowie i one muszą zostać przelane na papier. Bo wtedy, nieważne, czy one wejdą do naszego biznesu, czy nie, zostaną po prostu od nas włączone do naszej pracy, pójdą z nami do biznesu. Bardzo dobrze, nie pójdą, trudno, każdy ma wybór, to jest wolna wola. Ale żeby to wszystko, proszę Państwa, miało sens, to przede wszystkim najważniejsze to jest określenie swoich celów. Jak to mówi klasyk Brian Tracy, jak nie masz celu, no to stwórz, żeby celem Twoim był znajdnięcie Twojego celu. Cele nasze to, proszę Państwa, lepsze życie, lepsze zdrowie, dla nas, dla naszych rodzin. Jedni mają cele, żeby kształcić dzieci, drudzy, żeby po prostu wybudować sobie nowy dom, jeździć lepszym samochodem, zwiedzić świat. To wszystko, proszę Państwa, co czujemy w sercu, co czujemy, że jest nam potrzebne, żebyśmy się rozwijali, żebyśmy szli do przodu, przelejmy na papier, czytajmy te cele na głos, miejmy je przed oczami,
I to naprawdę działa. Ja kilka razy pisałem swoje cele na papierze, wypowiadałem je głośno, afirmowałem, wizualizowałem i później z tego następuje naprawdę dobra praca i taka energia do pracy. Ten slajd przedstawia już konkrety, które najczęściej się omawia ze swoją osobą sponsorską, jak również tutaj ustalamy, co zrobimy danego dnia, ile wykonamy telefonów, ile wykonamy spotkań. I to również służy nam, proszę Państwa, do statystyki, bo koniec tygodnia, początek i koniec tygodnia i efekty nasze będą widoczne po tym, ile wykonamy telefonów, spotkań, zaproszeń na biznes, na spotkania takie grupowe, na spotkania webinarowe czy konferencje. To wszystko później będzie miało ogromny wpływ na wartość i szybkość rozwijania naszego biznesu. I teraz rzecz szczególna. Proszę Państwa, my możemy wierzyć w nasz biznes, być do niego mocno przekonani, możemy, proszę Państwa, mówić o nim wszędzie, ale w pewnym momencie potrzebujemy też również energii do tego, żeby tego paliwa, żeby nam starczało, tak powiedzmy, od tygodnia do tygodnia albo od miesiąca do miesiąca. I takimi instrumentami są konferencje, spotkania, webinaria techniczne i szkolenia. Ja ich przechodziłem, proszę Państwa, wiele w różnych biznesach i muszę Państwu powiedzieć, że pamiętam ze starej szkoły, że biznes się buduje od wydarzenia do wydarzenia. Załóżmy, że teraz mieliśmy, proszę Państwa, w grudniu konferencję regionalną Skywaya w Koninie. Ustalamy sobie, że będziemy, powiedzmy, mistrzem do ekofestiwalu, bo to jest takie wydarzenie, które podsumowuje rok pracy firmy, jak również rok naszej pracy. Ustalamy te cele, zapisujemy, przychodzimy na webinaria, robimy spotkania i dolewamy tego paliwa, tej energii dla siebie i dla swoich podopiecznych. Pierwszy poziom, jaki jest w naszym marketingu i w naszej strukturze, to jest poziom lidera, proszę Państwa, to jest wprowadzenie 3 osób, wtedy zostajemy liderem, otrzymujemy 15% z pierwszej linii, z drugiej 7, z trzeciej 5, 3, aż mamy tych poziomów, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Następny poziom, który jest do osiągnięcia, to jest poziom mistrza, tu już musimy mieć 3 liderów, widzicie Państwo, mamy 15%, ale mamy 9 poziomów, które nam płacą w głąb. Później jest ekspert, top ekspert i super ekspert Skyway Capital. To jest nowa ranga, którą dopiero otworzyli, proszę Państwa. No i każdemu życzę z Was, żebyście doszli do takich wysokich rang, bo to się wiąże nie tylko z prestiżem, to się wiąże również z ogromnymi dochodami indywidualnymi Waszych podopiecznych i ze satysfakcją finansową, a jednocześnie jesteście osobami, które mocno wspierają, promują firmę i są jej filarem. W tych materiałach, które mamy, mamy również takie książeczki. To są takie książeczki, które przedstawiają w zasadzie, proszę Państwa, nam biznes jak na tacy. Bo idąc na spotkanie, oprócz tych naszych materiałów szkoleniowych, które mieliśmy, mamy również szereg takich prospektów, gdzie widzicie Państwo tutaj na pierwszej stronie, gdzie mamy pokazany transport strunowy, tu mamy prędkości, tu mamy rodzaje transportu, tu mamy naszą budowę w Szardży, w Dubaju, tu mamy Marina Horkę, tu mamy nasze zakłady produkcyjne i wiele innych takich rzeczy, które po prostu z tego slajdu możemy opowiedzieć przyszłym inwestorom. Na drugiej stronie znowu mamy, proszę Państwa, pana Junickiego, pokazane, gdzie ten transport wychodzi, że wychodzi na cały świat, ten nasz przekrój tej naszej struny, jak również mamy tu, proszę Państwa, koszty i porównanie, jak Skyway jest, nasza kolej Skyway jest konkurencyjna w stosunku do pozostałych rodzajów transportu na świecie. To jest ten sam slajd.
Tu mamy taki slajd większy, gdzie to się zostawia na takich spotkaniach, powiedzmy, miejskich. Takich kilka slajdów się rozdaje na stoły, żeby sobie ludzie później zabrali. Tu jest również też miejsce, żebyśmy wpisali swój telefon, maila, żeby ten kontakt z tym przyszłym naszym inwestorem czy współpracownikiem był nawiązany. Tu slajd pokazujący, proszę Państwa, nas, naszą grupę i grupę tą całą ambasadorów Skyway, tą pierwszą, która szkoliła się i skończyły te 104 osoby. Proszę Państwa, tu mamy nasze zakończenie w Dubaju. Tu właśnie się uczyliśmy pracy, tu uczyliśmy się duplikacji i wszelkich tych wszystkich spraw takich marketingowych, pozyskiwania inwestorów, pozyskiwania partnerów, etc. I na pierwszym planie widzicie Krzysztofa Dawidiuka, Mariusza Duczmańskiego, Grzesia Hutnika, Tomka Wajdę. Ta koleżanka w tej jasnej bluzetce to jest pani z Belgii. I tu mamy praktycznie wszystkich naszych przyjaciół, a z tyłu za nami siedzi fantastyczna grupa z Gruzji. Było ich 8, tylu co nas z Polski na szkoleniu. Tu jesteśmy znowu w grupie, proszę Państwa, w przerwie. Czekamy na następne szkolenia. To było bodajże w Wilnie. Tak, tamte zdjęcie mieliśmy poprzednie w Dubaju. Mieliśmy tych szkoleń dużo, bo przeszło chyba tam 10 plus kilkanaście online. Także proszę Państwa, zakres materiału był bardzo duży. Szkolenia były trudne, intensywne, wyczerpujące, bo zaczynały się od godziny 9. Kończyły się o 22 z przerwą tylko na lunch i na obiad. I cały czas, jak to mówią, do przodu i cały czas na bardzo wysokich obrotach. Tu macie kolejne miejsce, gdzie były szkolenia przedstawiane razem z nami. To już są nasi koledzy tutaj z krajów z Gruzji, z Turkmenistanu. Oni też się szkolą, bo to są wszystko nasi partnerzy, proszę Państwa. Dziękuję. Zapraszam do pytań, ale pytania dzisiaj przełożymy troszeczkę później, z tego względu, że chciałem Państwu jeszcze podsumować naszą konferencję w Koninie. Odbyła się ona 7 grudnia 2019 roku, proszę Państwa, w Koninie, w moim mieście rodzinnym. Była to konferencja regionalna, która była zorganizowana przez naszą grupę, jednocześnie całe informacja, pobierane pieniądze za bilety były w biurach osobistych, bo to było wspierane przez zarząd główny firmy. W Koninie było na konferencji 21 osób tylko, proszę Państwa, naprawdę jest to dla mnie bolesne, że tylu tysięcy inwestorów na konferencję, która się odbywa raz w roku, przyjechało zaledwie kilkadziesiąt osób. Bilety wykupiły 42 osoby na konferencję. Byliśmy przygotowani, że przyjedzie nas ponad 120 osób. Niemniej jakoś trudno naszym inwestorom przyjechać i zobaczyć to święto, bo to święto, proszę Państwa, ogromne święto podsumowujące to, co my robimy przez cały rok. Podobna sytuacja była również na ekofestiwalu, wtedy pojechało 5 osób, w Polsce było osób 21. No, cieszę się, że było tyle. Przyjechały osoby z całej Polski, proszę Państwa, nie tylko tutaj z regionu mojego, i osoby, które były prowadzącymi, to Justyna Dubel, Mariusz Duczmański, Tomasz Wajda i ja, gospodarz Janusz Tomczak z tego regionu, który odpowiadałem za część techniczną i zorganizowanie tego wszystkiego. We współpracy z naszą oczywiście dyrektorą regionalną, panią Natalią Fujtek. Macie nas tu Państwo wszystkich na zdjęciu. Mariusz akurat przemawia, w środku jest dalej Tomasz Wajda, Justyna Dubel i moja skromna osoba. Jesteśmy razem, widzicie Państwo tutaj na zdjęciu wspólnym.
tematy, które były omawiane na konferencji Skyway'a. Pierwszym tematem to było wystąpienie Mariusza Duszpańskiego. To był panel poświęcony historii firmy. Przedstawiane tam były dwa filmy, które przedstawiają historię firmy do roku 2019 z jego komentarzem, z omówieniem. Następnie pokazał to, co się dzieje w roku obecnym, bo rok 2019 to jest rok przełomowy, proszę Państwa, to jest rok, w którym w firmie wydarzyła się naprawdę bardzo dużo rzeczy, bo ruszyliśmy z budową, proszę Państwa, Szardży i naszej obecności w Dubaju. Poza tym zyskaliśmy wiele patentów i mieliśmy w tym roku, proszę Państwa, 5-lecie firmy. Następne wystąpienie i temat to był Tomasza Wajdy. Było to pokazana jego, proszę Państwa, prezentacja, jak on prowadzi swoją prezentację na terenie takiej południowej Polski, bo on jest z Przemyśla i w tamtych regionach mocno tam pracuje. Razem ze swoimi partnerami ma również, jest angielskojęzyczny, ma sporo partnerów też i takich sympatyków z rynku brytyjskiego, ale on też poprowadził swoją prezentację dosyć tak fajnie, na luzie, bo z przemyśleniami i z tym, co on uzyskał od Skyway'a przez te lata, to jak się otworzył, to jak pracuje, jak również jego przemyślenia i taki dodatek, jak był na szkoleniach zarówno w Dubaju, w Belgii, czy proszę Państwa na Litwie. Później mieliśmy krótką przerwę, taką około 15-20 minut, gdzie zaprosiliśmy naszych gości na kawę, do rozmów kuluarowych, bo wiecie, że największe znajomości, biznesy to się odbywają w kuluarach, proszę Państwa. Następnie po tej przerwie miała wystąpienie swoje i swoją prezentację Justyna Dubel. Znacie ją Państwo, to jest liderka, osoba, która prowadziła wcześniej prezentację, naprawdę fantastyczna dziewczyna z ogromną wiedzą i ona poprowadziła swój panel o, proszę Państwa, o tym, czym są akcje, co to są dywidendy. Bardzo dobrze to rozwinęła, miała tam nawet kilka pytań z sali i przedstawiła, bo byliśmy na drugi dzień po zakończeniu 13 etapu, pokazała prezentację z nowymi slajdami i nowymi pakietami, jakie obowiązują w etapie 14. Ja, proszę Państwa, jako Janusz Tomczak pomagałem moim partnerom w prezentacji ich, czyli tam załadowywaliśmy z techniczną obsługą do komputerów nasze prezentacje, jak również miałem swoje wystąpienie na samym końcu, takie podsumowujące pracę naszego zespołu liderskiego i ambasadorów Skyway w roku 2019. To, co żeśmy zrobili, na jakim jesteśmy etapie, oczywiście tam dosyć mocno zmotywowałem tą grupę, która była jeszcze na spotkaniu, a także przedstawiłem im, proszę Państwa, prezentację duplikacji z takim szerszym omówieniem, jak było dzisiaj tutaj na prezentacji. Na końcu naszego spotkania zaprosiliśmy naszych gości do dyskusji i zrobiliśmy dla nich ogromną niespodziankę, ponieważ dzięki naszej pani dyrektor regionalnej Natalii Fujtak dostałem materiały, razem te materiały z moimi partnerami, gośćmi, którzy przyjechali wcześniej, poskładaliśmy, zrobiliśmy takie prezenty i zrobiliśmy loterię fantową. Wszystkie osoby, które były na spotkaniu, otrzymały prezenty w postaci naszych materiałów do duplikacji. W pierwszej kolejności szły pełne pakiety, później szły troszeczkę mniejsze, ale nie było osoby, proszę Państwa, która by takich materiałów i prezentu nie otrzymała. Jak widzicie, naszą śnieżynką była Justynka, która losowała szczęśliwców i my razem z Tomaszem przekazywaliśmy te prezenty.
To widzicie nas Państwo, tu wąska grupa, bo to zaledwie naprawdę parę osób, ale atmosfera była bardzo fajna. Powiem Państwu, że byłem na wielu spotkaniach i ponieważ było nas tak mało, ale to były osoby, które były zainteresowane. Nie było takich, co tam rozmawiali, przeszkadzali, proszę Państwa, bawili się telefonami, przyjechali konkretnie posłuchać, co się dzieje, jaki jest duch firmy, jakie są perspektywy. No i z tym nastawieniem, proszę Państwa, żeśmy wyjeżdżali w optymistycznych nastrojach, proszę Państwa, z noworocznymi pozdrowieniami i tym miłym akcentem dziękuję Państwu za uwagę. Życzę Wam, żeby rok 2020 przyniósł Wam obfite zdrowie, obfite bogactwo, zarówno materialne, jak i duchowe, żeby nasza firma rozwijała się w tempie błyskawicznym, żebyśmy zakończyli 14 i 15 etap jeszcze w roku 2020, żeby nasza inwestycja, która jest budowana w tej chwili w Szardży i będzie budowana w Dubaju na Expo 2020, powaliła na kolana cały świat, żeby cały świat się zakochał w tej technologii tak jak my. I drodzy Państwo, buduj Skyway, chroń planetę. Dziękuję serdecznie za uwagę, życzę Wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego.